Oto 10 najdziwniejszych parków rozrywki. Kupujcie bilet i zaczynamy. Numer 10. Diggerland. Jeśli znudziły was Myszka Miki, Harry Potter czy jakakolwiek inna postać ze znanych kreskówek i filmów, co powiecie na angielski Diggerland? To coś dla fanów ciężkiej fizycznej pracy, choć oczywiście w dowolnym momencie będzie można ją przerwać. Główną atrakcją parku rozrywki i tym, co jednocześnie wyróżnia go na tle innych, są ciężkie maszyny budowlane. Kupując bilet wstępu, wejdziemy do świata koparek, wywrotek czy podnośników. Za całą inicjatywą stoi firma JCB, brytyjski producent ciężkiego sprzętu budowlanego. Myślę, że jest to niebo dla fanów komputerowych symulatorów bycia farmerem. Numer 9. Soviet Bunker. Nazwa tego obiektu mówi sama za siebie. Sowiecki bunkier to bardziej escape room niż park rozrywki. Nie wiem, czy taka atrakcja przyjęłaby się w Polsce, a to zapewne dlatego, że jeszcze wielu naszych bliskich pamięta, jak to było za czasów autorytarnego komunizmu. Jednak jeśli chcielibyśmy się poczuć jak w areszcie SB, możemy wybrać się na Łotwę. Jak pisze Matthew Kate z portalu Culture Trip, w podwileńskich lasach przeniesiemy się do roku 1984. Wycieczka w bunkrze trwa kilka godzin, podczas których będziemy poddani przesłuchiwaniom czy przeszukaniom przez ponoć prawdziwych, dawnych agentów służb specjalnych. Na końcu będzie czekał na nas kielonek wódki. Nie mogłoby być inaczej. Numer 8. Weeki Wachee. Ojczyzną parków rozrywki, niekwestionowanym liderem w dziwacznych pomysłach pozostają jednak wciąż Stany Zjednoczone. To właśnie tam znajduje się wodny park rozrywki Weeki Wachee. Jeśli będziecie na Florydzie, nie zapomnijcie do niego zajrzeć. Tuby, ślizgawki, zjeżdżalnie. Z pozoru Weeki Wachee nie wydaje się niczym szczególnym, ale ta atrakcja czasem zwana jest również miastem żyjących syren. Wyszkolone pływaczki serwują odwiedzającym park syreni pokaz. Na nogach mają ogony, a pod wodą mogą spędzić naprawdę dużo czasu. Powietrze doprowadzane jest tam specjalną rurką. Brzmi normalnie, ale wystarczy tylko spojrzeć na te zdjęcia, by odnaleźć w tym pomyśle coś niepokojącego, albo przynajmniej dziwnego. Numer 7. Przekraczanie granicy. Niedosłownie, choć nawet taka symulacja może przyprawić o gęsią skórkę. I mowa tu o jednej z najbardziej strzeżonych granic świata, tej leżącej pomiędzy Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi. Park EcoAlberto znajduje się w Meksyku i oferuje nocne skradanie się przez umowną granicę, a także ukrywanie przed strażnikami i pracownikami parku. Jak możemy przeczytać na stronie Culture Trip, wszyscy zatrudnieni w parku to rdzenni Amerykanie, których społeczności często płacą wysoką cenę za ucieczki do Stanów. Jak możemy przeczytać w magazynie Huffington Post, taka wyzwalająca ogromne pokłady adrenaliny zabawa ma zniechęcić Meksykanów do nielegalnych ucieczek. Numer 6. Bonbon Land. Wróćmy teraz do Europy. Leżący 100 km od duńskiej stolicy Kopenhagi, Bonbon Land wziął swój pomysł oraz nazwę od pewnych kultowych, w tym skandynawskim państwie cukierków. Cukierkowe są również jego atrakcje. W kilku grupach tematycznych znajdziemy około 70 atrakcji, wśród nich wycieczka podziemnymi kanałami, podróż tratwą przez rwący nurt czy kolejka górska. Wszystko brzmi w miarę standardowo, poza tym, że każda atrakcja związana jest z jakąś zwierzęcą postacią. Każda z nich dokonuje jakiejś czynności fizjologicznej. Będzie to albo wymiotowanie, albo robienie jedynki lub dwójki. W sumie to nie wiem, czy chciałbym tam pojechać. Numer 5. Wioska Karłów. Kolejna osobliwa atrakcja dzisiejszego odcinka znajduje się w Kunming w Chinach. Kontrowersyjne miasteczko to park rozrywki, w którym cała obsługa nie ma więcej niż 120 cm wzrostu i stanowi główną atrakcję. Brzmi trochę jak ludzkie safari i jak podaje portal onet.pl, większość turystów z Europy czuje się w tym cesarstwie dość nieswojo, choć z drugiej strony Chińczycy pracujący w nim zarabiają zdecydowanie więcej niż wszyscy inni w regionie. Osoby o niskim wzroście wykonują pokazy akrobatyczne, taneczne czy sportowe. Dla mnie to wciąż trochę jak ludzkie muzeum. Numer 4. Hacienda. Pablo Escobar na dobre zadomowił się w kulturze popularnej. Jak możemy przeczytać na stronie na temat.pl, w kolumbijskim Medellin, gdzie działał jego kartel, kilkanaście biur podróży oferuje wycieczki śladami słynnego gangstera. To dopiero musi być przygoda, nie to co nasze polskie zielone szkoły szlakiem dynastii Piastów. Podczas takiej wycieczki zobaczymy, gdzie zginął Escobar, odwiedzimy jego grób, a jeśli będziemy mieli szczęście, na przewodnika dostaniemy kogoś, kto znał bezwzględnego barona narkotykowego osobiście. Jego luksusowa willa Hacienda Napoles jest obecnie przerobiona na park rozrywki, gdzie znajdziemy sporo pamiątek po Escobarze, a także coś na kształt zoo i aquaparku. Numer 3. Crocosaurus Cove. To jedna z największych atrakcji australijskiego miasta Darwin. Jak głosi jedno z biur podróży, odkryj największy wachlarz australijskich gadów na całym świecie, w tym unikatowe gatunki znalezione w niezwykłych regionach Kimberley w Australii. Sama atrakcja na swojej stronie internetowej obiecuje m.in. nurkowanie w klatce w basenie z krokodylem, trzymanie małego krokodylątka na rękach czy pokaz karmienia. Co ciekawe, dzieci w wieku od 7 do 12 lat mogą w tym wspaniałym przybytku odbyć coś na kształt praktyk opiekuna zwierząt. Pamiętajmy jednak, że wszystkie te atrakcje, w których udział biorą zwierzęta, mogą tak naprawdę być niezwykle szkodliwe dla zwierząt, zatem warto sprawdzić, jak to wygląda naprawdę. Numer 2. Wonderland Kalkar. O wyjątkowości tego miejsca nie stanowi to, co jest w nim oferowane, ale fakt, gdzie powstał ten park rozrywki, a Wonderland Kalkar mieści się w nigdy nieuruchomionym reaktorze jądrowym. Niemcy przymierzały się do uruchomienia elektrowni, której budowa ruszyła w latach 70., ale katastrofa w Czarnobylu z 86 ostudziła zapał wszystkich zwolenników energii atomowej. Z pierwotnych planów zrezygnowano, a pewien holenderski przedsiębiorca wykupił obiekt i zamienił go w park rozrywki. To jedno z bliższych nam miejsc, jeśli więc tam będziecie, koniecznie dajcie znać, jak było. I numer 1. Holy Land Experience. Na zakończenie zostawiłem coś naprawdę wyjątkowego. Znów wracamy do Ameryki, gdzie pełno jest osobliwych atrakcji. To, co czeka nas w Holy Land Experience, jest z grubsza zawarte w samej nazwie obiektu. W parku rozrywki inspirowanym Biblią spotkamy zakrwawionego Chrystusa podczas drogi krzyżowej, pośpiewamy gospel czy zjemy w jednej z kilku restauracji, a także będziemy mogli uczestniczyć w nabożeństwie. Co ciekawe, właściciel Holy Land Experience określił go jako park rozrywki w celu uniknięcia podatków. Ostatecznie w 2006 przegrał ze stanowymi prawnikami. Trzeba przyznać, że to dość osobliwe podejście do atrakcji religijnej. I to już wszystkie niesamowite miejsca na dzisiaj. Czy lubicie parki rozrywki? Do której atrakcji dzisiejszego odcinka byście się wybrali? A może już gdzieś byliście? Dajcie znać w komentarzach, a w wolnej chwili zerknijcie na filmy widoczne na ekranie. Na przykład ten o atrakcjach turystycznych, których należy unikać. Piona.